Licytowaliśmy to na telefon, tak? Kto to? Sprzedana, 35 500 zł. Na to? Telefon było, tak. Znaczy, wszystko uzgodnione. Ja słyszałem, że to miało być żółte. To czekaj, jak żółte, to tylko jeszcze to. Żółte tablice. Tablice żółte. To czekaj, to co ja kupiłem? Proszę, to jest wasz nowy pojazd, a raczej dwa pojazdy w jednym. Tomek, ja ci tego nigdy nie wybaczę, nie? Ty jak będziemy tym wracać? Jak my mamy tym wrócić? No przecież co, dobre auto. Ja sam tym z wąskim wracałem, jak go kupiliśmy. A po co wam w ogóle to? Tak się zastanawiałem. Ja się muszę przytrzymać. Goście od amerykańskich aut kupili takie coś, przy którym miłośnicy japońskich marek w ogóle drgawek dostają, że taki komplet gdzieś jest w Polsce. Ale najlepsze jest to, żeśmy wylosowali, kto wraca, kurde, autem, kto motokom podobno. Ja tego nie słyszałem jeszcze, nie? Bez kitu. Bartek wraca na motokom. Ale jest sprawny na chodzie. O, proszę bardzo. Sanie tu jest. No, proszę, to nawet sanie ma. Tak. Proszę bardzo, to kto wraca? Proszę. Ja nie. Przymierz się, zrób kółeczko, weź, zobacz jak się jeździ. Gruby będzie jechał. Pojedziesz na jednym kole w Ferrari? Daję radę. Nie się w Ferrari. No. Tylko nie w Ferrari. Robert ma zawał, nie? Robert ma zawał, patrz, on pojechał w G-klasy. W co przypierdzieli, to kupujecie. Tak. Pyk, 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 sprzedany. Jedzie. Jedzie, jedzie. Ale pasuje ci, dobrze wyglądasz na tym, no. No i gasisz normalnie, o. Kurde, no także co powiem? Sprzęt kompletny, sprawny. Samochód też jest sprawny, kompletny po serwisie. Nowe opony. Tomek, potwór, nie? Potwór. Przyzwyczajeni jesteście do takich, nie? V8. To ile to ma pojemności? 7 litrów. 7 litrów. Ale zero jest z przodu. No to nadszedł ten dzień odbioru wylicytowanej Hondy, a raczej dwóch Hond na Classic Automarket. Panowie z Ram Factory są, oglądają i zaraz wracają na kołach. Przyjechali pociągiem tutaj z Prudnika, wyobrażacie sobie? Zaryzykowaliśmy, tak. Tak. Myślę, że większe ryzyko będzie właśnie teraz na powrocie. Z Bartkiem i Tomkiem z Ram Factory znamy się już dłuższy czas. Mają bardzo fajny kanał na YouTubie, również dotyczący samochodów z USA, amerykańskiej motoryzacji, więc też was zachęcam, żebyście wpadli do nich i zobaczyli, jakie ciekawe auta prezentują i dali jakiegoś suba i lajka. No a teraz do ich floty dołącza japońska motoryzacja. Może być tak, że jeszcze, że też pojedziemy z tym na rajd koguta i będziemy dzwonić o miejscówę, bo ponoć się wszystko wyprzedało już. Na razie to dojedźcie do Prudnika. Ale to będzie żywa reklama. No dokładnie. Czy my dojedziemy, czy nie dojedziemy. A relacje z tego wydarzenia, bo to trzeba określić mianem wydarzenia, tak. Możecie zobaczyć też, będziecie mogli zobaczyć też na naszym kanale. Elektryczna regulacja kierownicy jest? Wszystko jest. Elektryczny fotel jest? Pedały? W ilu? Wszystko jest, ale w planach. Jak sobie dołożycie. Zajebisty! Ja myślałem, że to jest panorama, nie? Mówię, patrzę, kurwa, jest... Ja myślałem, że to jest panorama. Kurde, jest zajebisty! C63 AMG po gradobiciu. Już tak nie wygląda, jakby dostało gradem. Skończone, gotowe do jazdy, gotowe do dawania radochy, a daje jej mnóstwo. Panowie z Auto Detox zrobili po prostu coś niesamowitego. Przywrócili ten samochód do stanu fabrycznego. Wielka chwała im za to, wielkie dzięki. Ja wsiadam, idę jeździć, a wy zobaczcie, co panowie z Auto Detox zrobili z tą piękną C-klasą. No, wygląda jak nowa. Wygląda jak nowa, można powiedzieć, że jest jak nowa, bo też nawet się udało z oryginalną grubością lakierują. Super. Polakierować, więc... A wcale nie była też taka idealna, co? Gdzieś może jak znajdziemy fotki, to pokażemy wam na przebitkach, w jakim stanie w ogóle jakąkolwiek maskę do performance'a udało się kupić. To też trochę mieliście zabawy. No tak, tutaj zabawy było z tą maską, żeby ją doprowadzić do ładu, bo ktoś zdjął lakier, naprawiał ją częściowo, to my musieliśmy znowu zdjąć też z całości lakier, polakierować ją na nowo, żeby można było ją naprawić dobrze, żeby było odbicie światła i tak dalej.
później znowu zdjąć lakier i polakierować już na gotowo. Więc trochę pracy wymagała, ale wyszła super, więc było warto. Ja nie wierzę, że to jest cały czas ten sam samochód. To jest nie do wiary, co wy tutaj zrobiliście z tym autem. No, troszkę nie ma najmniejszego śladu, że cokolwiek mu dolegało. Przecież ten błotnik był tak skatowany, drzwi, no i dach. Moim zdaniem to chyba dach jest jakby największym takim tematem, że z niemożliwego zrobiliście po prostu nowy dach. I to jest ten sam dach, to samo tak, poszycie. Nie, no w ogóle nie ma śladu, że cokolwiek tak, się więc działo. Możemy zgadywać teraz, miernik coś tam może pomóc, chociaż też nie do końca. Struktura jest identyczna, nie? Auto jest trochę brudne, bo ja przyjechałem nim na kołach już teraz, ale dopiero trafi za chwilę do nas też na pełny detailing i no będzie wyglądało jak fabrycznie nowe. Krótko mówiąc, no. Też jestem tego zdania. Zawsze się zastanawiam, bo kompletnie się nie znam na tym, co ty robisz, tylko czasami obserwuję, jak też do nas przyjeżdżasz i robisz i mi się wydaje, że to wgniecenie już jest wyciągnięte, a ty tam jeszcze ze 2 godziny pukasz coś, nie? Cały czas jakoś delikatnie, czyli jakby tę strukturę odtwarzasz lakierów. Tak, strukturę też, tak. Pierwsze 80-90% zajmuje, załóżmy, przykładowo przy jakimś tam wgnieceniu godzinę, a nieraz drugą godzinę ostatnie 20% naprawy, żeby jakiś taki efekt jak najlepszy uzyskać. Naprawdę, szacun dla całej ekipy. Również. Dzięki wielkie, bo to jest niewiarygodne. Ja dalej w ogóle nie wierzę, że to jest ten sam samochód, nie? To jest przecież to, jak on wyglądał po zakupie, a to, co jest teraz, to szok. Jeszcze zaraz zrobimy mu cały detailing, wszystko i będzie perełką. Widziałem pod ostatnim filmem komentarze, wyłączyliśmy je, bo było bardzo dużo chamstwa, a tego nie tolerujemy na naszym kanale. Jeśli nie podoba się Wam, że robimy loterie, to nie musicie w nich brać udziału, bo nikogo nie zmuszamy. To po pierwsze. Po drugie, nie musicie oglądać, jeśli twierdzicie, że to jest tylko kanał o loteriach, ale pamiętajcie, że produkujemy bardzo dużo ciekawego kontentu dla Was i oczywiście nigdy też tego nie kryłem, że robimy to dla hajsu. Oczywiście, też potwierdzam, ale przy okazji też dajemy Wam możliwość za kilkadziesiąt złotych wygrania auta o sporej wartości, ale też słuchamy Waszych sugestii, czytamy komentarze i tym razem zamiast jednego bardzo drogiego auta za bańkę macie aż 5 aut trochę tańszych do zgarnięcia, ale równie zajebistych. Chciałem Ci zaprezentować, a raczej zaprosić Cię na przejażdżkę czymś bardzo interesującym. Ty, ja ją uwielbiam! To jest taka fura, która łączy w sobie różne epoki. Ten samochód ma 15 tysięcy kilometrów. Co ty mówisz? I 20 lat na karku, no. To oczywiście dlatego on jest taki kupiłem go w Japonii, zupełnym przypadkiem. Jak go zobaczyłem, to mówię, nie, to licytuję, aż kupię. W tak zwanym longu, no i firanki. To są koronki, a nie firanki. No. Ja, ale nówka sztuka. Nóweczka, nie miał żadnych detailingów, nic, nie? Co ty mówisz, że tu masz sterowanie w ogóle wszystkim? No, patrz. Co ty mówisz, że tu kanapa się przesuwa? Ta, no, ale grzanie foteli grzanie z tyłu. Foteli dwustopniowe z tyłu również. I teraz wykminiłem to, bo jechałem na targi do Poznania. Ty na nie twoim pojechałeś? Miejscu, tutaj, jak cesarz Japonii, pan Wąski kierował. Panie Wąski, a z jaką prędkością pan tak nim doginał? No 140, tyle co na autostradzie można. No, a jak byliście w Niemczech? A w Niemczech 181 dalej nie chcę. Wąski, no dawaj gazu, V8 to jest na zawrotce. Wąski już pół minuty temu wcisnął. Tak, musiał się tak. Ta charakterystyczna praca zawieszenia, nie? Tego ramowego samochodu, który cały czas jakby jest... Czujesz, że wiesz, zawieszenie pracuje i dopiero po chwili buda to przyjmuje, nie? To jest piękne. Dokładnie tak i tak samo przyspieszasz. Wyprzedzasz, wciskasz gaz, słyszysz, że on redukuje, zastanawia się i przyspiesza. Ja się zawsze śmieję, że to na pewno ktoś z Jakuzy jeździł, wiesz, po Ginzie i haracze zbierał, nie, tym autem. No bo kto normalny w Japonii kupuje taki samochód? Więc samochód uniwersalny. Do wszystkiego. Przewieziesz rodzinę, wymusisz haracz, spalisz kapcia. Na nowych na pewno już nie będzie. Na nowych na pewno nie da rady zapalić, ale myślę, że na tych powinno się udać. Mamy w tym spore doświadczenie, dlatego że wiesz, w karawanie palimy często. Dopompować na 5 atmosfer. Mhm. No tych gum bym nie pompował do 5 atmosfer. Chcemy je wysadzić czy spalić? O! O! Idzie lepiej? To
To był żenujący spektakl, który się będzie do was. Ten Lincoln jest do wygrania w naszej loterii, ale pokażę wam coś jeszcze. Właśnie wróciła z Autotrade do nas ta przepiękna S-klasa S350L, którą osobiście też kupiłem w Japonii. Teraz już jest po serwisie, jest tip-top, sprawna, przepiękna, biała, oczywiście z oszukanym emblematem, tak jak na aukcji też było widać, S550, ale to jest V6, 350, 272 konie. Bardzo ciekawy, ekonomiczny, a jednocześnie całkiem dynamiczny silnik. Piękny biały kolor, bardzo ładny stan, ale najciekawsze w tym samochodzie jest wnętrze, bo jest w dosyć niecodziennym kolorze. Zapraszam do środka. Piękne, takie jasno-brązowe wnętrze i wszystko jest w tym kolorze, łącznie z górą deski, łącznie z podsufitką, z tymi daszkami. I powiem wam, że 221 to jednak jest bardzo ciekawa też S-klasa, mega wygodna. Te fotele to jest jakiś absolutny sztos. No to właśnie Kamil odebrał 911, piękną żółtą, i odjeżdża. Niestety nie bardzo chciał się pokazywać i nagrywać ze względu na charakter swojej pracy. Kamilu, jeszcze raz ci gratuluję, dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za udział w poprzedniej loterii. No i słuchajcie, czas na kolejną.